W zbiorach Muzeum Miasta Gdyni posiadamy ponad 40 tysięcy fotografii. Negatywów celuloidowych, negatywów szklanych, zdjęć stereoskopowych i innych form, na jakich utrwalano pierwsze fotografie. Jak jednak zabezpieczyć tak cenne zbiory, by przetrwały kolejne dziesięciolecia? Każde zdjęcie oprawiamy osobno w obojętne chemicznie obwoluty wykonane z poliestru albo papieru bawełnianego. Następnie wkładamy je w koperty, a te umieszczamy w pudłach bezkwasowych do przechowywania zdjęć i dokumentów. W ten sposób chronimy je przed działaniem światła. Pudła chowamy do ognioodpornych i wodoodpornych szaf, a w całym pomieszczeniu utrzymujemy odpowiednią temperaturę i wilgotność. Dzięki takim zabiegom pracownicy działu inwentaryzacji zachowali największą w Polsce kolekcję fotografii Romana Morawskiego. Marzena Markowska jest główną inwentaryzatorką w Muzeum Miasta Gdyni. Bez jej pracy cenne obiekty historyczne zatonęłyby w morzu niepamięci.